Witam, jak widać 128 dzisiaj na południu. Popołudniowa zmiana. Jeszcze jedno kółko na 128, dwa już za mną. Kółeczka i dwa kółka na 152. Potem tu dojedziemy, wbijamy 152 i jedziemy z numerami, z wyświetlaczami. Włączałem w kierunku mojego kacka, włączamy się od wzgórza. I potem dwa pełne kółeczka i 700. I 700 do bazy. Gazowcem, jak było widać, z białymi wyświetlaczami, które już obowiązują przy nowych autobusach, trolejbusach, które przychodzą. Czy to w PKM-ie, PKT, czy PKA, ale też i u prywatnych przewoźników. Zresztą w PKS Gdynia już jeżdżą od jakiegoś czasu Mercedesy Citaro z białymi wyświetlaczami. Tutaj też był wstawiony, nie wiem czy na próbę, czy jak, ale jest już od dłuższego czasu, ma białe wyświetlacze WS2091. Jesteśmy na pętli domu marynarza, przebudowanej pętli. W zeszłym roku była przebudowa. Przyjeżdżamy stamtąd, wysadzamy, wjeżdżamy na drugą zatokę, wysadzamy ludzi, tu jest przystanek postojowy, a 5 minut przed odjazdem w prawo wyjeżdżamy i w prawo wjeżdżamy w pierwszą zatokę z wiatą, z której odjeżdżamy w swoim czasie. I tak samo tu wjeżdża 282, który ma tutaj teraz swoją pętlę, nie będzie widać, które wcześniej kończyło na węźle Franciszki Cegielskiej, teraz kończy na domu marynarza. 133 też tu zajeżdża, podjeżdża od razu pod tamtą wiatę, z tego przystanek przelotowy. A wcześniej to był parking, no parking z pętlą, wjeżdżało się tutaj, tędy, pod drugą stronę, gdzie teraz stoimy, stronę przeciwną. Przy tym płocie metalowym, co teraz stoi, wysadzało się ludzi. To był przystanek końcowy. Tylko to był sam asfalt wylany, więc nie było żadnych wiatr, żadnych zatoczek. Tylko linie parkingowe. Zresztą to widać w filmach, jak mam z linii 128. Jeszcze wozem 2050, tym Jelczem. Jelczo Mercedesem i też jeszcze jest ta na filmie ze 133 chyba, jak jadę przez dom marynarza, więc sobie można obejrzeć, zobaczyć jak to wyglądało. Przód był tam, gdzie teraz jest tył naszego wozu, ciut dalej tam stało się, aż przy tej ławce tam był toj ławeczka i podstawiało się. Przystanek początkowy był tam, gdzie jest też ławeczka. No teraz jest wygodniej, bo tam to się podjeżdżało, naprawdę trzeba było się wyginać, żeby ładnie do równo do krawężnika stanąć. Nawet nie ma tej latarni, która przeszkadzała, przesunęli ją. No, wtedy mu trzeba było, zwłaszcza nie teraz. No także sobie dzisiaj jeździmy. Za chwilę odjazd. Mam przerwę śniadaniową, posiłkową, nie śniadaniową, bo to już jest w zasadzie kolacyjna. I będziemy zasuwali ostatnie kółeczko. Zmienimy jeszcze kierunek. Właśnie wybór linii. Także zaraz ruszamy. Kierunek wrzucony, oksywie dolne. Następny przystanek. I będziemy ruszali powolutku. Pogoda piękna, jak widać, śnieg z deszczem u nas dzisiaj. Śnieg z deszczem, deszcz ze śniegiem, jak to woli. Zimno, wiecznie i w ogóle masakra. Psa mnie nie wypuścił. Przystanek. Się rozgadała nam koleżanka. Także no, pogoda nie rozpieszcza. Dobra, na razie tyle, trzeba się podstawiać.